Cześć, tu Ania, a to jest To Seriali. Taka seria, w której opowiadam Wam za każdym odcinku o trzech serialach, aż dojdziemy do setki. Pierwszym serialem dzisiaj jest Top of the Lake. I Top of the Lake to jest miniserial, który został wyreżyserowany przez sławną i wspaniałą reżyserkę Jane Campion. Zdarza, Jane Campion ma kilka wtop w swojej drodze reżyserskiej, ale Top of the Lake na pewno nią nie jest. To jest bardzo fajny, 7-odcinkowy serial. Każdy odcinek trwa 45 minut i nie jest to serial dla każdego. Trzeba mieć trochę wrażliwszą duszę i to jest, on ma taki niepowtarzalny, stworzony przez nią taki bardzo ciekawy klimat. Wszystko dzieje się w Nowej Zelandii. How long she been missing for? More than likely she's already dead. Queenstown is a millionaire's playground. What they want, they get. You're a long way from any help. I am the help. Cały ten serial polega na tym, że rozwiązuje się zagadkę tej dziewczyny i tego, co tam się z nią wydarzyło i dlaczego właśnie ona jest w ciąży i z kim i dlaczego chciała popełnić samobójstwo. Serial jest niesamowity pod względem właściwie nie tej fabuły i tej zagadki kryminalnej, bo zagadka kryminalna, jak z mojego punktu widzenia oczywiście, jest słaba. Ale ten serial ma taki właśnie niepowtarzalny, stworzony przez Jane Campion klimat. Tam jest taka dziwna sekta, w której mamy taką przywódczynię w białych włosach. So this is some kind of halfway recovery camp, is that right? There are a lot of women here in a lot of pain. Jest tam kilka smaczków i to, jak ono zostało nakręcone, jak to jest niesamowicie piękne. Wystarczy zobaczyć zwiastun, zobaczcie te piękne scenerie, te krajobrazy. Drag me down to the water and hold me down until I'm full, until I struggle no longer. I fakt, że ktoś taki jak Jane Campion zdawał się nakręcić serial, świadczy o tym, że seriale weszły już na zupełnie inny, wyższy poziom. Także jeżeli jesteście amatorami wielkiego kina i lubicie piękne kadry i lubicie takie seriale, które tworzą właśnie swoją własną, odrębną rzeczywistość, to Top of the Lake to jest coś dla Was, to jest coś wysmakowanego. To jest coś takiego, co zupełnie nie kupił Bobo i on nie miał ochoty tego kompletnie oglądać, a ja to wciągnęłam jedną dziurką nosa. Drugim serialem dzisiaj jest Orphan Black. I Orphan Black to jest taki serial, który poleciła jakiś czas temu Szusz. I ona opowiedziała o nim w tak tajemniczy sposób, że ja nie mogłam się powstrzymać i chyba tego samego dnia zaczęłam go oglądać. Tak bardzo zachęciła mnie ten wstęp, którym ona powiedziała właśnie, że pojawia się taka dziewczyna na dworcu kolejowym i na tym dworcu kolejowym nagle dostrzega dziewczynę, która wygląda identycznie jak ona, ma taką identyczną twarz i ta dziewczyna sekundę później skacze pod pociąg i popełnia samobójstwo. A że ta pierwsza jest taka z przemianego towarzystwa, przyjmuje tożsamość tej, która popełniła samobójstwo, bo wyglądają tak samo. Something really weird just happened at the train station. What? I saw a girl kill herself. Who? Yeah, and she looked exactly like me. I've got to go up to a flat. No i od tego momentu rozwija się cała fabuła. I ten serial zaczęłam oglądać, bo on wciągnął mnie niesamowicie. Do you even know who you're talking to? How many of us are there? Co mogę o nim powiedzieć? Po pierwsze, to jest serial, który jest science fiction. Musicie się na to przygotować. Jeżeli nie lubicie science fiction, to on jest bardzo science fiction. Ale ja na przykład uwielbiam go oglądać, bo on nie jest takim klasycznym science fiction. On jest serial, który po pierwsze ma taką w sobie warstwę, oprócz tej warstwy takiej pseudonaukowej,
oprócz tej warstwy takiej kryminalnej, bo tam jest dużo takich wątków bardzo wciągających, takich lekko kryminalnych, mnóstwo zagadek, to oprócz tego on jeszcze ma taką warstwę komediową, która jest rewelacyjna i tam jest dużo takich wątków, które jest mocno rozluźniających. To jest w ogóle serial, który jest bardzo wciągający i on też jest bardzo rozrywkowy. Nie spodziewajcie się jakiegoś ambitnego dzieła, bo to jest po prostu dobrze zrealizowana rozrywka i coś, co jest bardzo wciągające. Ale co mi się podoba w tym serialu? Że on jest pierwszym chyba serialem, pewnie mnie poprawicie zaraz w komentarzach, który ja widziałam, który jest jednocześnie science fiction i tak mocno feministyczny. Bo wszystkie bohaterki w tym serialu to kobiety. Te, które oczywiście mają jakąś moc sprawczą, bo tam takie właśnie dzielne i działające i robiące coś, to właśnie kobiety. Fajne jest tam, że pokazane są, że te kobiety się bardzo mocno wspierają. Fajne jest pokazane, że one do czegoś dochodzą i faktycznie są takie, są naukowcami, są tam takimi bardzo przebojowymi, bardzo takimi osobami z charakterem. I rzadko takie postaci widzimy w serialach, a też rzadko widzimy je w takim nagromadzeniu, także to w tym serialu jest naprawdę fajne. I oprócz tego, że ogląda się go świetnie, to Tatiana Maslany, główna aktorka w tym serialu. Ona robi tak dobrą robotę, że nie da się tego nie zauważyć. Wszyscy o tym piszą i wszyscy o tym mówią, że ona naprawdę świetnie gra. I ja nie znam nikogo, kto potrafiłby tę rolę w taki sposób udźwignąć, jak ona udźwignęła. Bo tam jest, nie chcę wam oczywiście zdradzić, co ona tam robi, że wam zepsuła serial, ale ona tam gra tak wiele różnych odcieni siebie i robi to tak doskonale, jest po prostu niesamowita i jest też fajną bardzo osobą, tak prywatnie, bo podoba mi się, że ona buduje swoją karierę nie na skandalach, nie na swoim życiu prywatnym, ale właśnie na swoich unikalnych umiejętnościach aktorskich, a za to wielki plus. The Yukon is 4650 miles. I had nothing in my pocket, but a head full of hope. I ostatnim serialem to kolejny miniserial i jest to Klondike. Klondike to jest miniserial wyprodukowany przez Discovery. I to w nim jest niesamowite, że to jest pierwszy serial wyprodukowany przez Discovery. Discovery dotąd nie produkowało seriali fabularnych, tylko raczej realizowało filmy dokumentalne. On oparty jest na prawdziwych opowieściach z Klondike, czyli Klondike to jest miejsce, w którym wydobywano złoto w czasie gorączki złota. Paris of the North. Fair number of men are gonna walk out of here rich, but only a handful are gonna be remembered. Folks around here, they're hungry for gold. Dream about it in their sleep. Oparty jest właśnie na opowieściach spisanych przez Charlotte Gray właśnie z tamtych czasów, dotyczących właśnie Klondike. Tam oprócz tego, że on jest niesamowicie wciągający, bo maczał w palce w tym serialu Ridley Scott i jest taki dosyć sensacyjny, to z drugiej strony bardzo pieczołowicie odtworzono te szczegóły dotyczące właśnie gorączki złota, te trudy, to błoto i bardzo wiele różnych aspektów takich drobnych. Widać, że są otworzone z niezwykłą pieczołowitością z uwagi na to, że to serial Discovery. Jest to naprawdę przyjemna rzecz, z której możemy się dowiedzieć bardzo wiele rzeczy takich bardzo pożytecznych właśnie na temat tamtego okresu. Tutaj łączymy przyjemne z pożytecznym, czyli mamy i wiedzę, i rozrywkę, także to jest bardzo, bardzo fajny serial. Stars and then you just keep going. You hear that? Zatem tam się pojawia też faktyczna postać, czyli Jack London. Jack London to jest pisarz, który właśnie był jakiś czas w Klondike i on pisał o gorączce złota. Te jego książki o gorączce złota właśnie sprawiły, że ta gorączka złota stała się taka popularna i taka mityczna i powstały o niej właśnie książki, filmy i tak dalej. To on jest tą postacią, która właśnie rozpropagowała gorączkę złota i on nam w tym filmie też się pojawia jako jedna z postaci, także to jest dodatkowy smaczek, który mnie niesamowicie w tym filmie urzekł. On ma 3 odcinki, chociaż polskie Discovery podzieliło go na 6 odcinków, także jeżeli macie chwilę czasu, to na pewno warto. Klondike, brand new drama. To by było
na tyle. Do zobaczenia już jutro, buziaki. Trzymajcie się, moje kwiatki, pa, pa.